Cześć, tu Halo Dziewczyny. Dzięki, że nas słuchasz. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, możesz nas wesprzeć na portalu Patronite. Wejdź na www.patronite.pl/halodziewczyny i zobacz, co jeszcze robimy. Wpadaj też na nasz Instagram po więcej fajnych treści. Miłego słuchania! Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. I to jest nasz podcast Halo Dziewczyny. Hejka. Dzień dobry, witamy Was tu serdecznie. Dzisiaj nagramy odcinek na temat bardzo lekki i przyjemny, ale jak się podrąży, to może nawet trochę głęboki. Tak, bo dzisiaj będzie noc upalna, a dla mnie masz styla, bo będziemy gadać o stylówce. O ciuszkach będziemy gadać. Słuchajcie, o ciuszkach, o stylu, o osobistym po prostu podejściu do mody, do tego, jak się ubieramy i jak prezentujemy nasz skafander na zewnątrz. Tak. W ogóle, czy potrafiłabyś powiedzieć, czym jest styl albo poczucie stylu? O kurczę, Jezus, jakie takie pytanie mocne na początek. No, Dla ciebie, jak ty to rozumiesz? Bo pewnie nie ma jakiejś definicji. Pewnie nie ma, ale wydaje mi się, że poczucie stylu, jeżeli chodzi o ciuszki, jeżeli chodzi właśnie o taką prezentację siebie wizualną, to jest sposób, w jaki ja wyrażam siebie i czuję się wtedy najbardziej sobą. To bym powiedziała w ten sposób. A to znaczy najbardziej sobą, jak zwykle to znaczy być sobą, to już zależy chyba, jaki mam dzień. Ale że to są najczęściej rzeczy, w których czuję się w tym momencie fajosko. Okay. Dobrze. Okay. Ekstra. No, ale nie zawsze. A dla mnie to też, ale że jednak jest gdzieś tam mocny ten element estetyczny, że kiedy spojrzę na kogoś, to stwierdzam albo, że ta osoba ma super stylówę, albo, że jej nie ma. I wiadomo, jest to bardzo subiektywne, bo ja mam swój gust, ale też wydaje mi się, że nawet jeżeli coś mi się nie podoba, to na przykład widzę, że to wszystko do siebie pasuje. Że ten styl jest spójny. Że to nie są wzięte przypadkowo ubrania bez ładu i składu. Albo nawet wybrane bardzo dokładnie, ale nieumiejętnie połączone, bo moim zdaniem istnieje coś takiego jak nieumiejętne łączenie rzeczy. Tylko, że ktoś po prostu potrafi się ubrać. Potrafi się ubrać tak, żeby wyglądać spoko. Przede wszystkim dla siebie, ale że jednak też jak czujesz ty, że wyglądasz spoko, to często to emanuje jednak na zewnątrz. Tak. Możesz emanować większą pewnością siebie. Dokładnie. Na przykład bardzo często to idzie w parze albo właśnie ze zadowoleniem. Masz taki wtedy inny bounce w kroku i wszystko się zgadza. Powiem ci, że na mnie też jest taki trochę może feeling, że ja wtedy jestem ubrana, a nie przebrana. I to jest gdzieś coś, czego ja poszukuję. Bo wielokrotnie, zwłaszcza będąc po prostu młodsza, próbowałam ciuchów, które bardzo mi się podobały na kimś, albo ich pomysł ich mi się bardzo podobał, po czym właśnie próba nałożenia albo noszenia okazała się być fiaskiem. Bo po prostu nie czułam się jak ja. I to powodowało, że na te ładniejsze ciuszki po prostu, nie wiem, nie wyglądały. Okej. A czy masz jakieś taki... Potrafiłabyś opisać swój styl? Na przykład obecnie. Jakoś krótko. Myślę, że on... Wow. Myślę, że on jest w tym momencie przepoczwarzający się. Aha. Jeśli miałabym dać jedno słowo, to byłby to taki czasownik. Okay. Bo ja czuję, że gdzieś jestem na takim lekko zakręcie. I że są jakieś elementy, które będą już u mnie zawsze, bo już są od 10 lat w szafie, czy cokolwiek i on pewnie ze mną zostaną. Ale ja czuję, że jestem też w momencie, gdzie się trochę to zmienia. Że kiedyś raczej, ale na pewno mają być wygodne, u mnie muszą być utylitarne ze względu na taki tryb życia, który prowadzę i właśnie muszą sprawiać, że się w nich czuję fajnie, ale coś, co to już wykracza poza kwestię czasową, krótko, zauważyłam, że zaczęło mi ostatnio przeszkadzać to, jak się ubieram. I zaczęłam szukać właśnie sposobów, co mogę z tym zrobić i w ogóle o co z tym chodzi. Czy znudziłaś się swoją garderobą? Na pewno ja mam bardzo małą garderobę i to jest też część tego problemu, bo ja mam naprawdę bardzo mało ubrań i rzadko je kupuję, i rzadko je wymieniam i no to tak, to jest część tego, że wiadomo, że to się wszystko opatrzyło, ale wydaje mi się, że też zabrakło mi takiej radości w tym ubieraniu się, że ja na jakiś czas, pewnie przez pandemię częściowo,
zatraciłam taką radość, jaką może sprawiać ubranie się fajnie. Okay. A jednak jak to znalazłam parę razy, to jest bardzo duża i przyjemna rzecz. I może w tym jest jakiś też element ocenny, że ja po prostu, wiesz, może mi się nie podoba, że ja się cieszę z takich prozaicznych rzeczy, ale z drugiej strony właśnie zaakceptowałam to, że tak po prostu jest i zajebiście. Bardzo dobrze, że to zaakceptowałeś. A ty jakbyś opisała swój styl? Ja bym go określiła jako swobodny. Tak w skrócie. Jeśli chodzi o coś, co jest zupełnie moją bazą i zawsze się raczej w tym dobrze czuję, poza może sytuacjami, gdzie jest jakiś dress code bardziej elegancki, wymagany, jeansy i t-shirt. Po prostu to jest mój mundurek, ja się w tym czuję najlepiej. Chodzę tak do pracy, chodzę tak na imprezy, wymieniam po prostu tylko dodatki i nie wiem, jakieś tam narzutki typu sweter bądź bluza i ten sam zestaw podstawowy ubrań przy dołączeniu innych dodatków staje się czymś zupełnie innym. I w tym się czuję zdecydowanie najlepiej. Lubię czuć się sexy, ale to, co sprawia, że ja się czuję sexy, jest może nie tym, co ludzie widzą na zewnątrz. W sensie, że to nie chodzi o właśnie, nie wiem, jakieś krótkie ubrania, obcisłe, tylko takie, które uważam, że po prostu podkreślają moje atuty i te części ciała, z których jestem zadowolona. I ładnie się układają. Często nawet to jest kwestia tego, z jakiego materiału coś jest zrobione. Na przykład ten t-shirt, który mam na sobie, on jest czerwony, to też jest trochę takie sexy, powiedzmy, sexy kolor, ale jakby jest takiego prążkowatnego materiału i dla mnie ten materiał jest super sexy z jakiegoś powodu, bo on się po prostu fajnie układa. A masz też prążkowaną sukienkę. Mam też prążkowane, tak, lubię prążkowane rzeczy ogólnie, no, tak, tak. Taki, tylko nie chodzi o jakby prążek w sensie, wiecie, nadruk. To jest splot. Tylko splot bawełny, czy tam innego materiału. No, więc tak, raczej chodzę w spodniach niż w sukienkach i w spódnicach. Ja właśnie uświadomiłam sobie. Ale latko idzie, więc pewnie to się zmieni. Że spódnice nie miałam na sobie od 2014 roku. No, ja cię nigdy nie widziałam w spódnicy. I wtedy miałam spódnicę tylko i wyłącznie dlatego, że złamałam nogę i nie mogłam nosić spodni. Widziałam cię w sukienkach wiele razy, ale nie w spódnicy. Spódnicy nie miałam nigdy i to jest na przykład taki element garderoby, który nawet nie wiem, czy bym go chciała włączyć, czy nie. Bo wydaje mi się, że ze spódnicami jest trochę więcej roboty, tak. Żeby je fajnie właśnie dobrać, ułożyć, wystylizować. Zgadzam się, sukienka jest łatwa. Tak, sukienka jest one stop shop, nakładasz i myślisz tylko o butach albo jakichś dodatkach. A właśnie spódnica to jest taki element mojej garderoby, który po prostu absolutnie nie zaistniał. I w sumie nie wiem, czy zaistnieje. Ja mam trochę spódnic, ale nie wiem, moja mama bardzo lubi spódnice. I był taki moment, kocham cię mamo, że mama mnie bardzo namawiała, żebym sobie kupiła jakąś spódnicę. Aha. Albo chciała mi jakąś dać. I ja miałam jakieś takie... No nie wiem, jakoś... No nie wiem, no mam jakieś spódnice, nie chodzę w nich za często, ale niespecjalnie też chcę mieć. Zwłaszcza zimą spódnica wydaje mi się dziwnym elementem. W ogóle sukienki rzadko noszę zimą, bo jest zimno. Bo ciepło, i wolę mieć, tak, wolę mieć całą pupę zakrytą, że tak powiem. Ale tak, ale właśnie był jakiś taki duży nacisk na to, żebym miała jakąś spódnicę. No nie wiem, dlaczego tak było. Ale ze spódnicą jest trochę tak, że ja bardzo często jestem niezadowolona z jej długości. Aha. I nie jestem w stanie znaleźć czegoś, co mam wrażenie, że wygląda dobrze na każdym odcinku od bioder do nóg, w sensie do kostek. Że jakoś tak... Nie, z sukienkami jest jakoś łatwiej. Ta góra po prostu już jest zrobiona i ta góra jest zszyta z tym kolej dołem. Spunduje. Tak, więc to jest jakby lepiej wygląda na sylwetce niż odcięty dół spódnicy od góry. Nie wiem, może gadam bez sensu teraz. Coś jest nie tak ze spódnicami po prostu. No właśnie o co chodzi, nie? Bo ja na przykład kojarzę, okej, spódnicy miałam kiedyś jakieś miniówy i jakieś tego typu rzeczy i tak dalej. Ja wiem, jaki mam problem też ze spódnicami, oprócz składania, no bo teoretycznie powinno być tak, że spódnice są jak spodnie, więc jak wymieniasz spodnie na spódnicę, to powinno, jakby wiesz, matematyka by wskazywała, że to powinno tak działać, a to w ogóle tak nie działa. Nie. W ogóle tak nie jest.
Nie wiem, czy ja chcę się nauczyć ubierać i nosić spódnicę, bo ja niestety jak noszę spódnicę, to widzę moje nogi, a to nie jest z kolei mój jakiś ulubiony element mojego wyglądu. Mimo tego, że wiecie, jakby praca nad ciało pozytywnością jest ważna i wszystkie gdzieś tam ją robimy, to same pewnie dobrze wiecie, albo sami dobrze wiecie, że czasami są takie rzeczy, że nawet ile byście nie wykonali na dni pracy mentalnej, to czasami są takie dni, że jest beznadziejny i nic by się nie da zrobić. Yeah. Wydaje mi się, że to jest też element, gdzie ja jakby dlatego ze spódnicami się za bardzo nie zaprzyjaźniłam, ale są po prostu trudne. Bo sukienki są easy. Sukienki zrozumiałam, że są easy już po jakimś czasie. Też się długo wzbraniałam przed sukienkami i nie było ich w ogóle w mojej szafie, ale teraz mam tak ze 3, może na 4 i one są po prostu ok. I się nakłada i wszystko już jest zasadniczo zrobione. Ogarnięte. Dokładnie. Tak. Więc wygoda jest duża. Tak. No. No dobra. Ale tak. Chciałam cię zapytać... No? Bo wiem i mówiłaś to ileś razy, że jak ty byłaś nastolatką, to miałaś bardzo kreatywne podejście do ubrań i się bardzo różne ciekawe rzeczy ubierałaś i jakby szukałaś tego. A jak ja cię poznałam, to byłaś człowiekiem ubranym na czarno. Tak. I do tej pory w większości jestem. Trochę się zmieniło, bo jednak wprowadziłaś różne barwy, na przykład biel. Tak, i niebieski. Do tej palety kolorystycznej. Ale chciałam zapytać, co się stało? Myślę, że raczej wiesz, wygoda. Wygoda to, że też jak gdzieś mocno wjechałam w trend minimalizmu, 10 lat temu czy 12 już teraz w sumie, i on na pewno mi to poprzestawiał. I jednak ta wygoda, że ja się nie muszę zastanawiać, czy coś do siebie pasuje. To był też moment, kiedy na przykład trafiłam na dużo treści właśnie o może nie tyle etycznym kupowaniu, co właśnie takim rozsądnym kupowaniu, kupowaniu rzeczy, które będą nam pasowały i będą na długo. Do czego dzisiaj też mam pewne wątpliwości, jakby absolutnie, no ale to był rok 2009 czy 10, więc to już kawałek temu. I wtedy na pewno zdecydowałam, po prostu podjęłam decyzję, że będę minimalizować tą ilość rzeczy. I pamiętam, że miałam taki ostatni moment, gdzie w 2012 kupiłam dwa kolorowe t-shirty. Jeden granatowy, drugi ciemnoczerwony. I na długi czas potem nie kupowałam żadnych już kolorowych ubrań, raczej wszystko było czarne. Czasem coś białego, czasem coś szarego. Ale raczej to był monochrom na maksa. Moglibyście mi wrócić do czarno-białego filmu i tak by to wyglądało. To była wygoda, to była taka decyzja na pewno pod tym kątem. Plus, no, mi się czarny kolor podoba. Czarne ciuchy mi się podobają, ale to też był taki moment, gdzie ja zaczęłam mieć w którymś momencie po prostu problemy z moją wagą i jednak też te czarne ubrania i to, że one były często obszerne, sprawiały, że nie musiałam tak często dealować z tym, jak tak naprawdę wyglądam. No to też, a wiesz, jak już przekazem pracowałyśmy, to były czasy, kiedy wiesz, miałam się na 9:30 do biura, a już 9:00 otwieram oko i jednak to, że możesz nałożyć coś na siebie i wybiec z domu i to po prostu będzie ok, to nie będzie fajne, ale to będzie wystarczająco dobre. Był ważny. I mam wrażenie, że właśnie o ile na początku to były jakieś świadome decyzje, to potem było przez długi czas jakieś zaniedbanie. Więc to głównie dlatego, no. Ale też było tak, że wiesz, na tych moich kolorowych eksperymentach często po prostu popełniałam błędy. I często myślę, że jestem wdzięczna za to, że nie było wtedy social mediów, bo ja raczej miałabym bardzo dużo kompromitujących zdjęć dzisiaj. A może bym umiała się z nich pośmiać, nie wiem. Ale raczej ja byłam trochę po prostu też przypałowa. Okej, byłam odważna na pewno, ale też często to były rzeczy, z których raczej, wiesz, mogłabym się po prostu też dzisiaj troszkę może powstydzić albo coś. Więc myślę, że głównie to. Też miałam taki, pamiętam może moment, że jak miałam chyba równo 18 lat, kupiłam właśnie taki zestawik, który mi się tak wyglądał, tak wiesz, tak mi się podobał i potem wyglądał mnie beznadziejnie, uznałam, dobra, to wszystko w sumie może nie ma sensu. I to przestałam mieć czas, żeby przeszywać własne ciuchy i pracować z maszyną do szycia. To też. A potrafisz to robić? Potrafiłam. Myślę, że dzisiaj już nie potrafię, ale przez długi czas potrafiłam robić. Ja bardzo dużo ciuchów swoich przerabiałam, bardzo dużo swoich ciuchów szyłam. Słuchaj, w ogóle mi się ostatnio przypomniała sytuacja. No. Miałam zrobiony. No bo jaki jest materiał, którego masz pod dostatkiem? Stare dżinsy. Więc ja przylepiałam stare dżinsy na wszystko. Miałam torebkę ze starego dżinsu, a miałam przede wszystkim top ze starego dżinsu, gdzie takie grube szwy dżinsowe, które są na boku nogi, idą od uda w dół. Zrobiłam z nich troczki do bluzki i miałam, słuchaj, bluzkę, która wiązała się na szyi, na plecach. Była bez pleców, więc był tylko taki rąb dżinsowy z przodu. Łapany pod szyją. Na szyi właśnie były te troczki jakby, jako wiecie, wiązane, żeby na czymś się ta bluzka trzymała i dwie pary tych troczków na plecach i to był generalnie taki rąb. No i wyglądałam w nim pewnie super hot, jak miałam 15 lat. I pamiętam, słuchaj, że w jakimś momencie tańczyłam w tym topie na jakiejś dyskotece czy czymś takim, on się oczywiście tak malowniczo rozpadł. Aj. Bo gdzieś tam ten jeans pewnie był za wąsko przyszyty czy coś tam, cokolwiek.
Więc nie wiem, czy jeszcze nie miałam dużo takich sytuacji, które jednak mnie mogły zniechęcić. Właśnie, a pamiętam, czułam się świetnie. Chciałam pytać, czy ten top jeszcze można gdzieś zobaczyć, ale już nie, powiedziałaś, że rozpadł. Nie ma, on odrywał się kawałek. Zdjęć też nie ma. Chyba nie ma. Ja wtedy nie miałam aparatu niestety, ale właśnie było dużo takich przypołowych ciuchów, które sobie po prostu sama trochę robiłam. Mhm. Albo doszywam jakieś elementy, albo cokolwiek. No więc tak. Myślę, że już dzisiaj pewnie umiałabym coś tam przeszyć, albo wiesz, zrobić. Mam nawet maszynę do szycia w domu w sumie tutaj, ale nie umiałabym już. Gdybym miała uszyć bluzkę znowu od podstaw, to musiałabym się na tym mocno skupić. Mhm. Ale to na pewno był taki element, gdzie mogłam dużo rzeczy porobić. I to było takie normalne. W sensie, to nie, wiesz, nie miałam jakiejś takiej nigdy fazy, żeby a jak chcę wyglądać, tylko brałam po prostu rzeczy, które mi się podobały i próbowałam z nich coś zrobić. Więc to raczej była wielka improwizacja, która miała czasami interesujący efekt. Fajnie. Niż była czymkolwiek innym. Fajnie. Trochę cię zazdroszczę. Ja nie miałam odwagi się jakoś specjalnie ubierać jako nastolatka, czy jako dziecko też. Znaczy, jak byłam dzieckiem, to mama mnie ubierała. Mhm. A potem właśnie bardzo szłam w takie bezpieczne rzeczy, bardzo chciałam wyglądać normalnie. I poza fazą, która trwała niecały rok, że ubierałam się całkiem na czarno, bo słuchałam Evanescence i pijamy porno. I po prostu też miałam wtedy 14 lat, więc też to jakby przepotwarzanie się nastoletnie sprawiało, że wolałam chodzić ubrana w jakieś obszerne zasłaniające mnie w całości ciuchy i po prostu znikać w mojej czarnej bluzie dresowej z kapturem i w moich czarnych bojówkach. I no, jakoś gdzieś tam się za tym chowałam. Pamiętam, że dostawałam wtedy bardzo dużo w ogóle nieprzyjemnych komentarzy od osób płci męskiej, które mówiły mi, że nie wyglądam dziewczęco ani ładnie w tych rzeczach. Pamiętam, że wtedy bardzo nie chciałam wyglądać dziewczęco i ładnie. Nie chciałam być wtedy sobą, chociaż nie byłam, bo chodziłam w pewnego rodzaju mundurze osób słuchających konkretnej muzyki. ale tak czy inaczej nie czułam się wtedy w ogóle na kwiatki i spódniczki i takie rzeczy. Ale faktycznie jak się w coś takiego raz na jakiś czas ubrałam, bo na przykład trzeba było, albo akurat raz na 100 lat miałam taki humor, że no dobra, dzisiaj spódnica w kwiatki, to zawsze zgarniałam strasznie dużo jakichś wtedy miłych z kolei uwag, ale też nie czułam się z tym do końca spoko. Właśnie chciałam cię to zapytać, że nie do końca. Tylko wzmacnia właśnie jakieś takie pewne rzeczy, nie? No. Masz tego oczekiwania. Powiem ci, że się zastanawiam, czy ktoś miał wobec mnie takie oczekiwania, czy ja po prostu miałam to wszystko... Nie chciałam powiedzieć, o, miał troszkę w dupie, bo po prostu ja tego nie pamiętam. Więc nie pamiętam, żeby jakieś takie rzeczy były, ale raczej u mnie... W szkole ludzie się po prostu ubierali tak totalnie, jak sobie tam chcieli normalnie i nie było... Oprócz kilku osób nie było, wiesz, takiego lansowania się na marki czy czegoś takiego. Raczej to było pod tym kątem dosyć, mam wrażenie, spokojne. A przynajmniej tak to pamiętam dzisiaj. Że nie było... Pamiętam, jak my o tym kiedyś gadałyśmy, chyba, nie wiem, czy to były polówki Lalfa Laulena czy coś takiego. Tak. Ale to była na przykład marka, która była kompletnie... niedostępna w mojej szkole, w sensie ja tych nie kojarzę i jakby też nie było w ogóle osób, które mogłyby dopuszczać do takich sytuacji. Co nie? Na pewno były buty. Buty były ważne, no bo wiadomo, to były dobre, fajne buty sportowe, to na pewno było coś. Ale tak poza tym to chyba nie. Ja z kolei powiem ci, że pamiętam, że miałam największy taki ból stylówkowy, jak dostałam o plecak, bo musiałam mieć tornister przez pierwsze 3 lata, czyli wiecie, taki plecak w poziomie z klapą na górze i tak dalej. I strasznie mnie to wkurzało, bo on po prostu psuł całą ramę. Bo nie wszystkie dzieci miały cool, miękkie plecaki. Ja miałam wielki sztywny tornister, żeby moje plecy nie były bardziej pokręcone. I to mnie irytowało. I pamiętam, że jak mogłam brać mój pierwszy plecak, to byłam po prostu przeszczęśliwa. Bo to był dla mnie element stylówki. Plecak. Plecak był ważny. Chodziło się codziennie z tym plecakiem do szkoły. Był tylko jeden. Dokładnie. Więc to było to. A jak później w którymś momencie, jeszcze jak miałam, nie wiem, chyba 14 lat, mogłam kupić moją pierwszą torebkę. To był dzień. Ja tą torebkę mam do tej pory. I absolutnie nawet powiem więcej. Ona miała wcześniej w środku taki zielony pasek do przyczepienia kluczy. To jest coś, czego ja absolutnie nie korzystam w dzisiejszych torebkach. A tam skorzystałam, bo to on był na taki klips. Tak. I moje klucze do domu mojego rodzinnego są do dzisiaj na tym klipsie przyczepione po prostu z mojej pierwszej torebki. Ja byłam nią zachwycona. To była absolutnie zwykła torebka w zgniło-zielonym kolorze, takim wiecie, chamskim, wojskowym, bo to był pewnie 2003 rok. Więc to był kolor.
I miała takie hafty w ogóle z przodu i właśnie też była pozioma i była na klapę, czyli coś, czego już w dzisiejszych tlepkach w ogóle nie ma i to dopiero wraca w tym tlendzie, który widzimy po prostu tałzenów. Ale dla mnie to było przeżycie. Ja się naprawdę czułam wtedy... Myślę, że to było jakieś takie trochę stylówkowe, ale też trochę takie kobiece-dziewczęce, że te kobiety noszą tlepki, a w końcu właśnie swoją jakąś torebkę. Też, że dla mnie to było związane z wiekiem. Przerzucenie się z plecaka, że jakby dzieci chodzą z plecakami, a właśnie już dojrzewające dziewczyny. Ale też chłopaki chodzili w liceum z torbami takimi na ramię. Tak. Właśnie z torby z klapą. Tak, ja bardzo akurat byłam szczęśliwą posiadaczką. Dostałam chyba na urodziny plecak Jan Sporta. W kolorze beżowo-białym, beżowo-biało-szarym, więc był bardzo neutralny i właśnie taki klasyczny. I wszyscy u mnie w szkole, znaczy nie wszyscy, ale dużo osób miało te plecaki, więc ja bardzo chciałam być częścią plemienia. Bardzo, bardzo potrzebowałam właśnie się nie wyróżniać, tylko wyglądać tak jak inni. Przy czym ci inni to też była w sumie tak naprawdę dosyć duża grupa ludzi, mam wrażenie, wbrew pozorom. No ale ja chodziłam do szkoły, gdzie było dosyć dużo, może nie, że bogatych od razu ludzi, no ale takiej zamożnej klasy średniej. I zawsze miałam poczucie, że oni mają często nowe ubrania i to na przykład mnie jakoś tam bolało, że ja nie mam często nowych ubrań. Bardzo nieekologiczne to było, ale wtedy się jeszcze w ogóle o tym nie gadało i nie myślało i w ogóle kupowanie czegokolwiek z drugiej ręki w moim środowisku było raczej słabe. No, powiem ci, że akurat musiałam kupować dużo ubrań z drugiej ręki, bo to było coś, co po prostu nie było w budżecie i ja tego nie lubiłam wtedy właśnie, bo też chciałam mieć wszystkie takie nowe, fajne rzeczy i było im bardzo smutno, bo wiedziałam, że wiesz, nie mogę po prostu pójść do sklepu i sobie czegoś kupić, że musiałam czekać, żeby było bardzo dużo wyprzedaży. Albo właśnie radzić sobie w jakiś inny sposób i strasznie mnie to denerwowało. W sensie rozumiałam to logicznie, no ale jakby jako dostająca dziewczyna byłam bardzo wkurzona, że po prostu nie mogę mieć tych rzeczy. Zwłaszcza, że wtedy właśnie wjechały te sieciówki, mniej więcej. Jak byłyśmy tak gimnazjum, liceum, wjechał H&M do Polski, tak na grubo. U mnie go jeszcze wtedy nie było. Tak. Ale były inne rzeczy, były pierwsze centra handlowe, więc właśnie były jakieś takie inne sklepy. No i nagle też ceny tych ciuchów zaczęły spadać, ale z drugiej strony było ich strasznie dużo. W sensie często się zmieniały te znowu kolekcje. Tak, tak. Ale też właśnie pamiętam, że właśnie było tak, że wiedziałam, że wiesz, to nie jest opcja i mi jest, bo chciałam wziąć tego second handu. Tak. Że właśnie mnie to strasznie wkurzało, że ja to muszę robić, że też second handy nie były takie jak teraz, tylko naprawdę to było przerzucanie się przez hałdy ciuchów często w średnich warunkach i ja też nie lubiłam bardzo zapachu second handów i bardzo nie lubiłam tego dotyku. Tak. To był jakby dla mnie główny problem, a nie to, że skąd mam te ciuchy, ale pamiętam taki moment po prostu windykacji, kiedy moja mama mi kupiła, właśnie znalazła takie normalne konwersy, markowe konwersy. W tym second handzie jakaś nówka sztuka nieśmigana. Ja je założyłam na WF, bo one były ok, bo miały białą podeszwę, a jak wiecie, wszyscy specjale gimnastyczne w Polsce po prostu muszą mieć buty z białą podeszwą, ponieważ wtedy, nie wiem, się nie brudzi podłoga. Tak, jest świetnie. Więc wszyscy mieli takie, wiesz, chamskie, po prostu bazarowe, śmierdzące te takie halówki. A ja miałam moje piękne konwersy i one po prostu były obiektem zazdrości. Dla mnie to był taki moment, ok, czyli tak naprawdę nie o to chodzi, czym są te ciuchy, tak? Czy one są nowe, czy nie? Bo wtedy nikt nie pytał, czy mam konwersy te nowe, czy nie, tylko po prostu to, że one były takie fajne dla mnie i mi się tak podobały, też wpłynęło na moją grupę rówieśniczą. No. I po tym momencie nosiłam konwersy jakieś 10 lat. Wiernie kupowałam kolejne pary. Już też często kupując je po prostu potem nowe, jak na to miałam kasę. Ale no to mi pokazało, że też Mateksy i te second handy gdzieś tam mogą mieć fajne rzeczy. Ale ja też miałam taki moment, jak tylko zaczęłam zarabiać swoje własne pieniądze, to właśnie chciałam sobie odbić te wszystkie rzeczy i uznałam, że właśnie w ogóle nie chodziłam... Znaczy chodziłam w sumie na szmataksie do Warszawy, ale to bardziej było takie towarzyskie sposób spędzania mojego czasu z moją jedną koleżanką i kupowałam wtedy najdziwniejsze ciuchy. Mogę ci potem w sumie pokazać, mam płaszcz przeciwdeszczowy, taki plastikowy, chamski, ale taki w trzech kolorach, niebieski, różowy, żółty. Wow. Wygląda w nim jak lód na patyku generalnie, ale jest bardzo fajny. Miałam też białą sukienkę w kolorowe groszki, czyli coś, gdzie w ogóle ciężko jest dzisiejszą mnie sobie w tym wyobrazić raczej.
Więc wtedy miałam też taki moment, kiedy jeszcze byłam przed tym minimalizmem, a już po tym eksperymentach z szyciem ze wszystkim, zrobieniem wszystkiego i bardziej byłam taka, wiesz, nowa osoba w nowym mieście i generalnie nosiłam cokolwiek. Cokolwiek, na co miałam ochotę. I wydaje mi się, że to jest taki, gdzieś mam dzisiaj taką romantyczną tęsknotę za tym, że chciałabym być tą ulą, która, wiesz, ma te 18 lat i właśnie czuję taką wolność, że może mieć to wszystko w sumie w dupie, a z drugiej strony wiem, że już jestem inną ulą, która ceni sobie wygodę i nie zawsze by wyszła ubrana w te wszystkie rzeczy. Rzeczy. Nie chodzi o to, co ludzie sobie pomyślą, tak. Bo to nic mnie nie przejmowało, tylko chodzi właśnie o mój własny komfort. No, to szukanie swojego stylu jest drogą. W sensie to trwa. Bo... Ono jest ciągłe po prostu. Tak, to jest ciągłe, ale też wydaje mi się, że mój styl przez ostatnich kilka lat już się nie za bardzo zmienił, że jakby okej, zmieniały się pewne elementy, także nie wiem, coś mi się przez jakiś czas bardziej podoba, coś mniej. Ale że pamiętam tę niemoc, kiedy byłam nastolatką i potem też jeszcze na początku studiów, że mam wrażenie, że nic na mnie nie pasuje. I nie chodzi o to, że te rzeczy się nie układają czy coś. Chociaż to też, no bo jak się jest nastolatką, no to jakby ciało jest dziwne. Po prostu. Ale i wszystko na mnie było za duże raczej. Ale ja miałam wrażenie, że ja nie potrafię właśnie dobrać tych elementów. Że podobają mi się jakieś rzeczy, bo są modne, albo dlatego, że mają je inni, ale nie mogę mieć takiego total looku, bo nie jestem w stanie właśnie co sezon pójść do sklepu i wymienić całej garderoby, więc mam po jednym jakimś modnym elemencie, który obecnie jest w trendzie i on niespecjalnie jakby jest w kontekście wszystkich innych ubrań, które mam, że to wygląda jakby było wyciągnięte z jakiejś innej epoki, że po prostu wszystko było źle dobrane, ja nie potrafiłam tego robić, ani kolorystycznie. W ogóle miałam jakieś ciekawą historię o tym, że w polskich szkołach się w ogóle nie uczy, że mamy lekcje plastyki, ale nie uczy się nas o kolorach i właśnie o estetyki się nas nie uczy, dokładnie. Więc to było takie bardzo, no, szukanie po omacku. W ogóle nie umiałam w kolory, tak, że po prostu najlepiej ich unikałam, bo właśnie miałam wrażenie, że jak je ubiorę, to będzie jakiś straszliwy zgrzyt i zawsze byłam raczej w takich neutralnych barwach i no i nie wiem, i miałam po prostu wrażenie, że jak tylko się ubiorę jakoś bardziej, to właśnie jestem przebrana, a nie ubrana. I chyba ten moment mniej więcej, kiedy byłam w liceum i poznałam bardzo dużo dziewczyn, które się bardzo fajnie ubierały, a to w ogóle nie było w jakichkolwiek trendach czy modzie, tylko właśnie to był ich własny autorski styl, gdzie oczywiście jakby no kupowałyśmy w tych samych sklepach, więc one też stamtąd brały rzeczy, ale stylizowały je zupełnie inaczej i nie wzorowały się na niczyich zdjęciach, ani na żadnych kampaniach reklamowych, tylko po prostu potrafiły się ubrać tak, że jakoś to wyglądało właśnie ciekawie, ale nie dziwnie, ale też oryginalnie. I chyba po prostu obserwowałam je i jakoś tak powoli dochodziłam do tego, jak to zrobić, żeby było... Żebym ja się czuła dobrze i żebym też patrząc w lustro miała wrażenie styka. Dobra robota. Fajnie. Tak. No, to jest bardzo miłe wrażenie, jak się je ma. Tak. Ja czasami już mam tak, że jak mam ten dzień i właśnie wymyślę jakieś takie połączenie z tej mojej ograniczonej garderoby, które jest nowe dla mnie i sprawiam radość, po prostu sobie cykam fotę for future reference, osetuszkowuję, żeby właśnie, jak będzie albo gorszy dzień, albo nie będę miała co się udać, to żeby do tego po prostu wrócić. Tak. No to jest bardzo przyjemne uczucie. Powiem ci, że to, co jeszcze tak zaczęłam rozkminiać, próbuję sobie przypomnieć, jak to wyglądało kiedyś. I tu właśnie, którą miałam przez najdłuższy czas problem i w sumie nie wiem, czy nie mam go do dzisiaj, to są warstwy. Bo kiedyś była dla mnie kompletnie naturalna warstwa, czyli długi rękaw na to t-shirt. To była moja podstawowa warstwa. Ona wraca. Słuchaj, ja miałam ostatnio taką sytuację. Wprawdzie zrobiłam to dla komfortu cieplnego, ale jak byłam na wyjeździe, na którym było dosyć chłodno, to nałożyłam ostatnio mój taki luźny long sleeve, on jest w czarno-białe paski. I nałożyłam mój największy czarny t-shirt, jaki mam. I stałam sobie przed lustrem, po prostu patrzę w lustro i moja twarz, miałam wrażenie, że po prostu w ciągu tego krótkiego momentu odmłodniała o te po prostu połowę życia i byłam taka wow, ubrana jak nastolatka, jeszcze miałam szerokie dżinsy i byłam taka, ale to jest super ciuch, jest mi wygodnie, jest luźno i po prostu jest mi w nim ciepło i mam bardzo długie rękawy i się mogę w nim schować, ale z drugiej strony jest w paski, doskonale. Ja chyba wrócę do tego połączenia w tym roku, bo po prostu bardzo chętnie je zobaczę. Niesamowicie komfortowe. Mimo, że właśnie no człowiek wygląda trochę... Ja trochę czuję, że wygląda jak nastolatka, przez to, że mi się po prostu z tym kojarzy nastolęctwo.
Ale oprócz tego, no to warstwy dla mnie zawsze były trochę problemem, bo czułam właśnie, że wiesz, wszędzie też czytałam, że warstwy są ważne, tam dobieraj coś tam, wewel. I nie umiałam tego zastosować, a potem jak miałam taki właśnie moment, że zaczęłam tyć, to już nie chciałam mieć tych warstw, bo miałam wrażenie, że im więcej tych warstw nałożę, to tym grubsza będę. Co generalnie nie jest prawdą, ale w optyce jakby w twojej głowie wydaje się, że tak jest i że wszyscy w ogóle na to patrzą, a wszyscy mają to centralnie w dupie i ty też powinnaś. No a wtedy go jeszcze nie wiedziałam, więc wtedy na przykład zaczęłam szukać, wiesz, bardziej, żeby nosić tylko już jeden long sleeve albo jakąś jedną rzecz, żeby właśnie już nie robić tych warstw, żeby jeszcze próbować siebie minimalizować i nie robić siebie jeszcze po prostu większej osoby niż jestem. I to na pewno była też taka rzecz, która mnie ograniczyła, jeżeli chodzi o te wszystkie moje eksperymenty, że po prostu mi się zmieniła taka mentalność i mindset w taką niekoniecznie fajną stronę na jakiś czas. No? Rozumiem. No są takie rzeczy, które jest jakby ciężko jest mieć ich więcej, nie? Bo jakby tak jak ubrania są w miarę tanie i też my raczej kupujemy właśnie obydwie rzadko, jak się da, to z drugiej ręki albo coś porządnego z Polski, bo też możemy sobie pozwolić na to czasem. Czasem. No, tak, coraz rzadziej. Podkreślam to, tak, i że coraz, tak. I coraz rzadziej zdecydowanie. No. To jednak są takie rzeczy, które no po prostu zawsze będą kosztowały więcej i to są buty i płaszcze i takie rzeczy, które rzadziej rotują. I dla mnie to był zawsze największy problem, że okej, mogę ułożyć z tego, co mam w szafie, po prostu masę outfitów, ale butów mam na przykład 3 pary, z czego jedna jest sportowa, druga to sandały, a trzecia to elegancka. No. I żadna z tych 3 par nie pasuje do tego, co akurat mam na sobie, bo albo jest pora roku nie taka, a jeszcze zimowe buty. No, zimowe buty to był koszmar największy zawsze. Tak, dalej jest trochę. Ciężko zawsze znaleźć takie, co są i ładne i spełniają swoją rolę. W ogóle temat buty, nie? To buty jest, są trudne. Tak, i to jest coś, czym ja dalej chciałabym wiedzieć, skąd pozyskiwać fajne buty. No, mam cały czas wrażenie, że z butów mam za mało. A mam już ich w tym momencie, szczerze mówiąc, dosyć sporo. Ale nadal. Jeszcze by mi się przydały takie. Bo takich nie mam. No. A ty myślisz, że jesteś bardziej butowa czy torebkowa? Bo kiedyś było tak, że wiesz, o co chodzi. Że było, że tak, albo lubisz buty, albo torebki. Wolę torebki. Ale nie mam dużo torebek. Ale masz więcej butów. Mam więcej butów. No. No bo buty są bardziej potrzebne niż torebki. U mnie też dużo wyborów jednak stylistyczno-modowych było zawsze, najpierw ze sprawą moich rodziców, a potem, bo tak mi zostało, wykierowałam się też przydatnością rzeczy. Tym, czy faktycznie będę w nich chodzić. Tak. I wiem, że trzeba mieć jakby trochę eleganckich ciuchów na różne oficjalne okazje, ale to są rzeczy, na przykład, które kupuję super rzadko i bardzo często zakładam je wielokrotnie, bo jakby są ważniejsze rzeczy do kupienia. I tak samo jakby fajnie byłoby mieć na przykład 2 pary butów na zimę, gdzie jedna jest bardziej, powiedzmy, jakaś fancy miejska, a druga jest taka, żeby było cieplutko. No ale fakt, no jakby mój portfel nie dźwiga tych wydatków. Tak, no a to też jest ważne też w kontekście tego właśnie cost per wear ubrań, tak? Czyli tego, ile płacisz za ubrania, jakie faktycznie nosisz. Tak. I to, że jeżeli masz takie ciuchy, które lubisz, właśnie są w twoim stylu, to wiesz, że będziesz je nosiła, aż się rozpadną, więc też one są przez to mniej obciążające dla środowiska. A umówmy się, przemysł odzieżowy i tekstylny jest po prostu okropny. Okropny. Okropny, a marketing tego wszystkiego, nieważne, wiecie, czy już szyciuwa, czy czasami, czy polska marka, tylko to kupowanie, tak, kręcenie tej sprzedaży jest po prostu, no, trochę odrażające. No. I ciężko też się z tego wyrwać i ciężko jest na to patrzeć z boku, bo to jest właśnie bardzo atrakcyjne. I ja też nieraz, myślę, padłam ofiarą i dałam się na taki komunikat złapać jak rybka na haczyk. A teraz raczej staram się właśnie skupić na tym, żeby te ubrania mi jak najdłużej służyły. No wiadomo, wiecie, naprawiać coś tam, wszystko co są dla ludzi, ale tak, ale butów jest naprawić czasami ciężko, tak, zwłaszcza buty sportowe. Ja też mam tak, że jak znajdę już jakąś parę butów, to po prostu w niej łażę, aż się rozpadną. Aż mi to przeszkadza w którymś momencie, bo już czuję, że właśnie psują mi stylu, że są tak zjane, że psują mi stylu. A też przez to mają dziury i to już jest niefajne.
Więc bardzo bym chciała właśnie pozyskiwać więcej butów i robić to jakoś w fajny, sensowny sposób. A zresztą też mam wrażenie, że jakieś też to buty już są gorsze niż kiedyś. Nie chcę być jak taki dziad, ale... Ale trochę będę. Na pewno, że kiedyś to były porządniejsze te buty. Ja uważam, że ubrania były kiedyś porządniejsze. No na pewno. Szyto aż tylu ubrań i nawet ubrania z początków H&M-u w Polsce, bo H&M ogólnie jest starą marką. Tak. Ale takiej globalnej, jakby wiecie... Przecież ciuchy H&M-u były w ogóle w Polsce szyte w pewnym momencie. Jeszcze czasem w lumpach można znaleźć takie ubrania z H&M-u, które wyglądają bardzo porządnie. Na przykład mają metkę Made in Bulgaria, tak? Czyli są z Europy, z Unii Europejskiej wręcz. Jak byłam ostatnio na wakacjach w Szwecji, to zaszłam do Szmateksu i tam były te stare ubrania jeszcze z metką właśnie Hemnesa. Tak. Czyli tego Hems Morris, czyli H&M. No to i właśnie były, po prostu widać było, że ten płaszcz jest w moim wieku. Albo niewiele młodszy, a był ekstra. Tylko, że był po prostu za mało, więc nie mogłam go kupić. Mm-hmm. I myślałam sobie, Boże, to jest super ciuch. Tak. Że ja mam ochotę go kupić z drugiej ręki. Nie znam w sumie jego historii, ile przychodził wcześniej, ale widać było, że okej, nie jest nowy, ale że on będzie ze mną na długo. Mm-hmm. I no to tak, to jest bardzo fajna sprawa. No, ale serio, jeszcze wracając do tego marketingu. Mm-hmm. Nie, to spoko, ale chciałam zatrzymać się przy tej myśli. Faktycznie ja wpadłam w pewnym sensie w taką pułapkę tych wszystkich pięknych kampanii, tych wszystkich cudownych polskich marek, które robią rzeczy rzeczywiście ładne i często porządne, ale no one są drogie i robią sobie coraz droższe tak naprawdę. Mhm. Bo też często marki zaczynają od cen, które są po prostu niedoszacowane i potem jakby jak tak. Już ten biznes się rozwija, to no po prostu widzą, że nie opłaca im się sprzedawać rzeczy tak tanio, co super rozumiem. Natomiast ja wpadłam po prostu w taką pętlę nienawidzenia swojej szafy i po prostu całej swojej stylówy i wszystkiego. Nie dlatego, że te moje ciuchy są słabe, tylko dlatego, że po prostu widziałam tyle tych zdjęć osób, które są ubrane, wiecie, na sesję zdjęciową, czyli po prostu wyglądają świetnie, bo tak, bo sesja zdjęciowa jest do tego, żeby jak najlepiej zaprezentować ubrania i buty. I po prostu... odfollowowałam na Instagramie wszystkie marki z pięknymi ciuszkami, które obserwowałam, wszystkie marki z biżuterią, uh-huh. Wszystkie marki z torebkami i z butami, wszystko poszło out. Bo ja nie chcę się tak czuć i też no jednak mam jakiś wpływ na to, co oglądam mimo wszystko. Mimo, że czasem się wydaje, że tak nie jest, bo te informacje nas zalewają, ale gdzieś tam można próbować tym sterować w miarę możliwości i poczułam się lepiej potem. Uh-huh. Bo rzeczywiście przestałam widzieć te obrazy i się skupiłam na tym, co mam. Niestety potem poszłam na Vinted. Ale z Vinted teraz już trochę przystopowałam, bo chociaż uważam, że to jest super aplikacja do kupowania używanych ubrań, naprawdę, to ja jednak niestety mam tak, że no muszę przymierzyć coś, bo nie pasuje na mnie dużo rzeczy, które na to Vinted kupiłam. Mhm. A nie bardzo jest tam możliwość, żeby to zwrócić, więc potem mogę albo się męczyć, próbować to komuś sprzedać, albo po prostu oddawać. Najczęściej po prostu oddaję te rzeczy, więc trochę tracę pieniądze. No tak. Ja rozumiem, ja też mam koleżankę, która właśnie bardzo dużo często kupuje na Vinted i jakby dzięki temu myślę, że no, odmieniła swoją szafę i to też jest super. Ten odcinek nie jest reklamowany przez Vinted. Nie, w ogóle nie. Ale właśnie też mam tak, że ja muszę mierzyć rzeczy i to jest mój problem w ogóle z zakupami internetowymi, mhm. Że ja mam tak niewymiarową figurę, że nie jestem w stanie sobie nic kupić przez internet. Nie licząc może czegoś, co już kiedyś kupiłam, więc wiem, że długa taka sama para, na przykład spodni byłaby okej, ale kupowanie u mnie spodni w ciemno jest po prostu nie do zrobienia. Ja je muszę przymierzyć i zaakceptowałam ten fakt, że póki nie powstanie jakaś, nie wiem, polska marka z jeansami, więc jak macie niższe i dużo kasy, to bardzo proszę, to chętnie przyjmę, to raczej jestem właśnie skazana, jeśli na sieciówy, które też są często tak zrobione, że te spodnie nie jestem w stanie, wiesz, tu są za luźne, a tam się nie dopina, klasyczny pewnie problem, który wiele z Was ma, więc głównie zostają second handy. Nawet jak miałam tak, że właśnie kupowałam góry małych polskich marek albo sukienki, no to spodnie to najczęściej była czasem sieciówa, jak byłam w niedoczasie, ale głównie po prostu second hand. Ja się bardzo przeprosiłam second handami już jako dorosła osoba. W sensie wiecie, już po tym momencie, kiedy po tych kilku latach, kiedy właśnie przestałam ich kupować, bo wiedziałam, że w końcu mogę sobie wydać pieniądze na takie ubranie, mogę sobie to wszystko kupić,
I to mi, słuchajcie, haha, spoiler alert, nie dało radości. Wręcz przeciwnie, zobaczyłam, że właśnie mam takie same trochę nudne te ciuchy i one są okej, okay, ale właśnie nie mam nic ciekawego. I teraz czuję, że mam taki powrót właśnie, to przepoczwarzanie się, o którym mówiłam wcześniej i że staram się znowu znaleźć radość w tym ubieraniu się. I właśnie tak doszukiwać te elementy, żeby po pierwsze wprowadzać trochę koloru, żeby już nie było ciągle tego czarnego, więc teraz jest głównie dużo białego. Ale jest to progres. Jest też niebieski, ale też z drugiej strony widzisz, na przykład jak w tym roku jest masa trendów kolorystycznych. Jest po prostu piękne słuciuchy w soczystych kolorach i one mi się bardzo podobają. Bardzo. Ale ja wiem, że po pierwsze albo bym się w nich źle czuła, nawet bym się świetnie czuła i świetnie wyglądała, to będą mnie, wiesz, za dwa lata mi się znudzą. Ja już nie będę nosiła takich, wiesz, wściekle wiśniowych rzeczy na przykład. Albo pięknych żółci. Że ja lubię na nie popatrzeć, ale może niekoniecznie wcale lubię je nosić. I że jednak ta długowieczność tych ubrań właśnie pod kątem jakościowym, ale też pod kątem gustowym myślę, że jest czymś dla mnie ważnym, że muszę staram się balansować, żeby to było fajne, wygodne, ładne, ale też żebym wiedziała, że wiesz, to tak jak widziałeś, on patrzy na biżuterię, czy na buty, czy na torebki na Instagramie, czy na cokolwiek. Ja lubię na te rzeczy patrzeć, ale one powodują mnie tylko to, że chcę je mieć. Tak. A ja ich oczywiście wcale nie potrzebuję. Wiadomo, chciałabym mieć więcej kolczyków, wiem, że kolczyków mam jakąś niesamowicie małą ilość, jak na osobę, która przekuła sobie uszy 3 lata temu. I to jest super element stylizacji, gdzie możesz sobie właśnie teoretycznie niskim kosztem coś zmienić, a z drugiej strony, jak już chcesz kupić te kolczyki, to też już jest jakaś inwestycja kasowa. Tak. Więc w sumie noszę tylko te same kolczyki cały czas. No, ale problemy też pierwszego świata. No, ale też myślę, że to, co powiedziałaś, jest ważne o tych kolorach i że właśnie trendy się często zmieniają, więc to jest w ogóle jakby przekleństwo największe tego świata mody, że ludzie, którzy właśnie, mam wrażenie, nie mają swojego stylu i też są bardzo wystawieni na te wszystkie obrazy i na tą całą bardzo agresywną i naprawdę mega wchodzącą nam do mózgów machinę marketingową, która mówi kup te rzeczy, będziesz wtedy szczęśliwsza. Nie mówią tego wprost, ale pokazują to w taki sposób, że zaczynasz, przynajmniej ja tak miałam, że zaczynałam w to wierzyć. I w sumie bardzo rzadko kupienie jakiegoś ubrania poza czymś, to co bardzo, bardzo długo myślałam, czy to kupić, bardzo rzadko sprawiło mi jakąś taką super przyjemność tak naprawdę. Ale jeśli ona była, to ona trwała krótko. Że to powoduje, że ludzie kupują co sezon po prostu nowe ubrania, ale one są właśnie bardzo kiepskie jakości, są bardzo tanie i potem są śmieciem i odpadem. I jest to strasznie nie w porządku w stosunku do naszej planety, ale wszystkim nas samych, bo to my na tej planecie żyjemy i my potem będziemy ponosić konsekwencje tego, że już ponosimy, że nie wiem, kiedy jest za gorąco, że powietrze jest zanieczyszczone, tak, i wody, tak dalej. Ścieki, że tak, że brakuje w sweatshopach. Brakuje wody, albo woda jest zatruta, albo właśnie ludzie umierają, dlatego że my potrzebujemy w cudzysłowie nowej bluzeczki. Mieć co tak, co sezon, nową bluzkę, albo nowy pasek i tak dalej. I to jest w ogóle strasznie przykre, bo już chyba o tym kiedyś mówiłyśmy, zdaje się, ale że no niestety kupowanie dobrych, jakościowo porządnych rzeczy, które starczą na lata, jest przywilejem ludzi, których na nie stać. Tak. I jest to bardzo... Ale to jest dużo czasu na second handy i szmateks. Tak, tak. I to jest też jest przywilej. Bardzo przykre, bo tak naprawdę teoretycznie powinno być tak, że jeśli ktoś właśnie nie ma za dużo kasy, no to fajnie, żeby miał po prostu bardzo porządną parę butów, która starczy na długo, żeby nie musiał się tym martwić i tym zajmować. A tak to trzeba się tym martwić w sumie ciągle i ciągle trzeba za to płacić. I jest to nie fair. Tak, jest to bardzo niesprawiedliwy system. To jest fakt. No. Ale tak. Jeszcze z takich elementów na chwilę stylowych, które tak. Ja powiedzmy sobie odkryłam, to jest to, jak dużo u mnie w mojej stylówce zmieniają włosy. Czego nie mogę kupić. Znaczy mogę, ale nie kupiłam tego. I jak bardzo właśnie tą sylwetkę, czy w ogóle styl zmienia fryzura. I to jest coś, gdzie o ile nie mam nowych kolczyków czy nowych butów, to przynajmniej mogę spróbować uczesać się w inny sposób. Albo jakoś coś zrobić z tymi włosami w sposób inny niż zwykle. Nie żebym robiła to jakoś dużo i często, ale czasami mam takie ambicje, żeby jakoś się inaczej uczesać i próbuję wtedy w to odłożyć. To jest taki dosyć dostępny
dostępna metoda tak. na zmianę swojego wyglądu. No jest jeszcze druga rzecz, która, w którą może nie będziemy mocno wchodzić, ale to jest makijaż. Właśnie chciałam to powiedzieć. Ach, tak. Make-up. No, make-up. Make-up też jest element stylowy i też jest stosunkowo łatwo dostępny. Nawet jak ma się tyle lewarancji, jeśli nie umie go zrobić tak jak ja, no to często zbiera komplementy. Mm-hmm. Jak się człowiek zwłaszcza nie maluje na co dzień. A jak są wszystkie te laski, które zajebiście, bo sobie kreskę na powiekach i piękne wszystkie makijaże, na które ja uwielbiam patrzeć, to jest niesamowite dopełnienie looku. Tak, to prawda. Ja nigdy tego nie umiałam. Chociaż faktycznie pod tym względem Instagram jest mega przydatny, bo tam są takie strasznie krótkie filmiki o tym, że jak zrobić kreskę na różne sposoby. I jak masz taki, widziałam ostatnio taki super filmik, że masz taki flamaster, wiesz, taki z taką ostrą końcówką, to jakby ten flamaster przykładasz sobie w całości tutaj w kąciku oka zewnętrznym, dociskasz i potem po prostu jednym ruchem przejeżdżasz przez całą jakby krawędź tej powieki górnej i masz kreskę. Nice. Ale ja mam wrażenie, że mam taki kształt oczu, że coś z tymi kreskami, w sensie, że trzeba byłoby jeszcze to dopracować, żeby to wyglądało pod dobrze. Pod kształt oczu i powieki. Tak, tak, tak. Mhm. Więc to nie jest jakby dla wszystkich. I ja nigdy w to nie umiałam i nie będę w to szła specjalnie, bo chciałabym umieć się fajnie umalować. Widzę, tak. że to bardzo potrafi zmienić całą twarz właśnie i cały look tak zwany. Ale no to byłaby u mnie naprawdę duża inwestycja czasu i pieniędzy. Więc zostanę przy kolorowych pomadkach. Znaleźć sobie makijażystkę i po prostu pójść w odwiedzenie na kurs. Po prostu na, wiesz, 3 godziny nauki malowania. Może, tak. Słuchajcie, może któraś z was by chciała nas nauczyć? Nie wiem. Ja o tym kiedyś myślałam, pewnie, że kiedyś w robocie zapytałam właśnie jedną make-upistkę, czy by to zrobiła, ale jakoś znaleźłam do niej numer, ale nigdy do tego nie wróciłam. Mhm. A to jest na pewno coś, co chciałabym umieć. Ja w ogóle kiedyś naprawdę myślałam, że będę umiała malować i chodzić na obcasach. I naprawdę 10 lat temu, jak miałam 20 lat, intensywnie w to wierzyłam do tego czasu, że aż, do tego stopnia, że aż kupiłam sobie, pamiętam, że miałam buty chyba ze studniówki na obcasie, myślałam, że do nich chodzić po domu, żeby się nauczyć. Jakieś inne rzeczy, które się nigdy nie wydarzyły. Naprawdę, jakaś moja naiwność w tym wszystkim jest niesamowita, a właśnie też z drugiej strony to, że no ja też po prostu nigdy się nie musiałam martwić tym, że moja twarz jest nieumalowana, jak wygląda, bo po prostu wygląda okej. Okay. A jak ktoś tak, ktoś uważa inaczej, to najczęściej jego zdanie mnie nie obchodzi, więc też jest pewien duży komfort, ale to są takie rzeczy, no w sensie się już nie nauczę chodzić, jakby już odpuściłam to już, no nie jara mnie i gdyby się dało dać ten przycisk i się nauczyć, to pewnie bym to zrobiła, bo bym miała więcej rzeczy, ale patrząc na to, co by to zrobiło z moimi tak już gibkimi kostkami, które potrafię skręcić w domu, to myślę, że to byłaby śmierć. Więc może ten make-up będzie chociaż osiągalny. Ja bym chciała, żeby taki guzik, który sprawia, że chodzenie na obcasach po prostu nie boli cię w stopy. Bo no, szczerze, są super ładne. Szczerze mówiąc, tak, obcasy są ładne i dla mnie to nawet nie jest kwestia umiejętności chodzenia, tylko że po prostu tak się dziwnie na nich chodzi, bo po prostu mnie bolą stopy. I bolą mnie w takich miejscach, że nie da się tego jakby niczym specjalnie zamortyzować. Więc chyba niestety no... też nie będę chodziła na obcasach. Mam 2 pary, w tym jedne szpilki, których udało mi się raz pójść na imprezę rzeczywiście i nawet w nich tańczyć. W ogóle jest łatwiej tańczyć w butach na obcasie niż chodzić. Można na palcach. Stać w jednym miejscu i podrygiwać. I nie wiem, jak tą imprezę przeżyłam w tych butach. Bo po prostu się bardzo znieczuliłam winem. Tak, no. Generalnie na ból stóp na imprezie najczęściej pomaga upicie się. Ale... alkohol. Średnie rozwiązanie na dłuższą metę. Tak. No, a ja i tak zawsze, nie wiem, byłaś na kilku weselach, więc może widziałaś taki widok, że przychodzi taki moment, kiedy dziewczyny zrzucają buty tak. i te buty leżą pod ścianą i wszystkie albo tańczą na bosaka, albo mają trampki na zmianę. No i tak, no, tak, to jest rzeczywistość. Instagram versus rzeczywistość. Stylizacja versus potrzeba. Tak. Ale wiesz, to też ludzie od wieków kaleczyli się dla mody, więc... Oczywiście, że obcasy tak. dzisiejsze to jest spuścizna wielowiekowej tradycji po prostu. Tak. Natomiast ja raczej nie wybieram kaleczenia się, tylko raczej powolne wpuszczanie kolorów do mojego życia, podwijanie rękawów, zmiana biżuterii i jakieś, przede wszystkim buty. Wpuściłabym do mojego życia jakoś nowe pary butów. Mhm. To jest cel na ten sezon. No dobrze. Każdy kolejny. Dobrze, to będę uważnie obserwować twoje stopy. Patrząc nowych butów. No nie wiem, myślę, że to myślę, że jak je kupisz, zajmie. To się pochwalisz. Myślę, że tak, ja mam tak mało cichów, że będzie widać. Pytanie po prostu, czy nie kupię nowej pary tych samych butów, które już miałam, bo to też jest rozwiązanie i często tak. już człowiek tak robi, tak. że jak coś się sprawdza, to po co to zmieniać? Patrz Birkenstock, but
Sprawdza się, jest git. O tak, ja akurat te Birkenstocki chyba mniej więcej od 2000, że nie skłamała, 19 roku mam ten sam model, tylko co kilka lat po prostu buduję. Co kilka lat po prostu kupuję ewentualnie inny kolor, jak tak. Już te buty się znosi. Znoszą i rozpadną. Ale w tym roku nie kupię nowej pary. Jeszcze wytrzymam z tą. Tak. Ona się rozpada, ale jeszcze jest okej. I to są właśnie fajne ciuchy z waszej stylowy. Jakie nosicie do rozpadnięcia się. To jest zawsze dobry wyznacznik. Ale już kończąc to, to w ogóle mam taką refleksję, bo jesteśmy przy Birkenstockach, że zawsze były takie buty, które... Znowu, mamo, kocham cię. Bardzo lubiła moja mama, a ja uważałam, że są potwornie brzydkie, w ogóle najbrzydsze buty ever. I one nie są jakieś piękne w sumie, jak się na ten stanowić, chociaż jest bardzo dużo modeli do wyboru. Mhm. No ale to jest jednak taki dosyć siermiężny sandał. I pamiętam, że mama strasznie chciała, żebym miała Birkenstocki i bardzo chciała mi je kupić. Ja bardzo ich nie chciałam nosić. I w końcu w jakimś katalogu zobaczyłam parę, która była fioletowa i lakierowana. I powiedziałam mamie, jeżeli znajdziemy gdzieś ten model, konkretnie ten kolor Birkenstocków, to zgodzę się. To możesz mi je wtedy kupić i ja w nich będę chodzić. I słuchajcie, pojechaliśmy na wakacje, na road trip do Portugalii z rodzicami i z rodzeństwem. Jeździliśmy przez Francję, wsiedliśmy w jakimś fancy miasteczku. Poszliśmy na spacer, minęliśmy sklep z Birkenstockami, stanęłyśmy obydwie z mamą jak wyryte po prostu przed szybą i tam były te fioletowe Birkenstocki. I powiem wam, że dużo rzeczy, które mi się kiedyś strasznie nie podobały, obecnie uważam, że są super i wiele z nich jest też właśnie takich, których chodziła moja mama, a z kolei moja mama ma teraz zupełnie inny styl niż kiedy ja dorastałam, bo z kolei jej szafa jest teraz pełna kolorów. Mhm. A kiedyś był tylko czarny, granatowy, szary ewentualnie, ale to też tak. Niespecjalnie. No. Ja z moją mamą się nie mogę dogadać kwestii butów nigdy. Mamy kompletnie inny styl, chociaż może Birkeny to jest najbliżej tego, co nas łączy. Takie mam inne buty. Trochę tak, ale wiesz, moja mama na przykład jest fanką Crocsów, które ja szanuję, bo pewnie są mega wygodne. Słyszałam peany na temat wygodności wygody Crocsów, ale uznałam, że... Że nie, po prostu nie mogę na nie patrzeć i ich nie założę. Plus moja mama bardzo lubi dużo kanciastych butów, a jednak wolę opływowe kształty. Ale słuchając ciebie, twojej historii o Birkenach, przypomniało mi się, że jakieś nosiłam drewniaki na przykład. Totalnie bez wstępu. Chodaki. No takie drewniaki a la holenderska pani od tulipanów. Miałam je w takim bardzo dziwnym odcieniu niebieskiego z jakimiś malowanymi rzeczami. Po prostu, wiecie, brzmiałam jak koń na chodniku, kiedy szłam. Musiałam, żeby ich nie zgubić i ganiły mi stopy, ale nosiłam przed... Bo to było modne przez chwilę. Ja też miałam chodaki. Tak. I nie dało się w nich grać w gumę. No za dużo się w nich nie dało robić generalnie, ale było się wyższym. Mhm. I nosiłam je do niesamowicie szerokich, jasno-niebieskich szwedów spodni. Mm, nice. Więc ja myślę, że dzisiaj gdybym miała tą stylówę, to bym gdyby mi wyszła, to byłabym znowu on top. Ponieważ to było prawie 20 lat temu. Tak. Ale tak, no. Fajne buty for the win, ale już nigdy chodaki. Mam zdjęcie jakieś w chodakach, kiedyś ci pokażę. Mojej siostry. Bardzo jesteśmy tam fajnie ubrane w ogóle. To no ja to strasznie lubiłam, że one stukają, bo to było najbliżej butów na obcasie, jak mogłam się zbliżyć mając 9 lat. Tak, tak. Mogłaś stukać jak pancia po chodniku. Ale bardzo krótko w nich chodziłam. To jednak były strasznie niewygodne buty. Tak, raniły stopy jak się masz. Więc tak. No dobra, słuchajcie. Fajny był ten trip. Trochę nam wyszło tak bardzo sentymentalnie, nostalgicznie, ale jednak myślę, że nasze opinie na temat stylu przemyciłyśmy. Długo ewoluujące też po prostu. One mają jakieś korzenie, więc trzeba było je trochę przybliżyć. Dokładnie tak. Słuchajcie, to dziękujemy wam, że byłyście i byliście z nami. Prosimy o proponowanie nam więcej tematów na odcinki, bo o ten odcinek też ktoś kiedyś poprosił. Więc jak widać przyjmujemy, realizujemy życzenia. Czasem i jeżeli macie ochotę do nas napisać, to zapraszamy na halodziewczyny@gmail.com. Możecie słać listy. Tak, listy, zażalenia, uwagi, miłe słowa, cokolwiek chcecie. Jesteśmy oczywiście też na Instagramie, gdzie możecie też tam pisać, ale lepiej na maila. Będzie nam bardzo miło, jeżeli zostawicie po odsłuchaniu tego odcinka 5 gwiazdek na Spotify'u, albo na iTunesie, albo jakieś miłe słowa, albo po prostu polecicie ten podcast jakiejś osobie, która jeszcze go nie zna. Tak jest. I przede wszystkim też dziękujemy osobom, które nas wspierają na Patronite. Dzięki, że z nami jesteście. I teraz podziękujemy tym osobom. Licznie. Imiennie, tak jest. Bardzo, bardzo dziękujemy Elżbiecie, dziękujemy Swietlanie, dziękujemy Marzenie i Kasi.
oraz dziękujemy Magdzie i Joannie i wszystkim naszym anonimowym matronkom i patronom i wszystkim osobom, dzięki którym dalej sobie możemy robić ten podcast. Tak, dzięki wam słuchaczom, bo pewnie gdyby nikt tego nie słuchał, to nie wiem, czy byśmy dojechały do 100 iluś odcinków. Pewnie nie. I jeśli chcecie więcej odcinków, to wpadajcie na naszego Patronite'a, a jeśli jesteście ok z tym, co jest tutaj, to też git. Do usłyszenia. Tak jest. Pa! Pa!